Pani marszałek, Wysoka Izbo, przepisy unijne nie wykluczają promocji lokalnych, regionalnych wyrobów. Chciałam zapytać, kiedy rząd stworzy narzędzia promocji wyrobów i umożliwi rolnikom na przykład sprzedawanie nalewek swoich własnych na preferencyjnych zasadach. Kiedy rząd stworzy narzędzia promocji lokalnych browarów, które, takich małych browarów bardzo popularnych, które produkują piwo ekologiczne, bez chemii. Kiedy i w kontekście sytuacji nad Odrą, jaką rząd adresuje pomoc dla zielonogórskich winiarni? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.